A jeszcze tak przy okazji wcześniej wyczaiłem przy ulicy Anielewicza w dawnej Gęszówce w podwórku schron. Jest to schron. Wszystko wskazuje na to, że przeciwlotniczy. Są cztery. Instalacje wentylacyjne. Kolejne trzy są na wprost. Tu jest drugi. Tak, rozglądam się, gdzie dokładnie jest to wejście. Bo za pierwszym razem jakoś go nie wyczaiłem. Jakoś go nie za bardzo nie widać. Tu jest trzeci. No i tam dokładnie gdzie. Jest czwarty.
Tu będzie czwarty. No i to tyle w tym materiale. Cztery otwory wentylacyjne schronu przeciwlotniczego. Przepraszam, czy Państwo może wiedzą, gdzie się znajduje właz do tego schronów? Co? Może Państwo wiedzą, gdzie się znajduje właz do schronów? Właz do schronu to jest wszystko zamykane w domu. A, w domu jest? W piwnicy gdzieś? Aha. No, myślałem, że gdzieś na podwórku. Wyjście otwierane od środka na wypadek awarii, jak to się przewróci na schron, żeby można było, żeby ludzie, którzy siedzą w schronie, żeby mogli opuścić. Rozumiem, dobrze. No, a dobrze. Dlaczego Pana to interesuje? Ja tak jak się rozglądałem, bo na wielu podwórkach są te wejścia, są na zewnątrz. A tu patrzę, że nigdzie nie ma. Tutaj na Muranowie nie ma, wszystkie są tego typu. Rozumiem, dobrze. No to tyle, no dziękuję. No, okazuje się, że wejście do schronu jest w budynku, czyli przez piwnicę. Czyli nie wszystkie schrony posiadają wejścia od podwórka. No to tyle.